11. edycja festiwalu Mała Talia dobiega dziś końca. Ponad 3000 widzów uczestniczyło w naszych wydarzeniach przez ostatnie 7 dni. Dzisiaj ostatnia prezentacja spektaklu Król Maciuś I w reżyserii Tomasza Piaseckiego, aktora Tarnowskiego Teatru. To spektakl na podstawie powieści Janusza Korczaka. Bardzo się cieszymy, że jak co roku cieszył się ogromną popularnością wśród zarówno dzieci, młodzieży, ale także rodziców. To, że udało się zrobić takie wydarzenie, które połączyło w zasadzie trzy nurty. Po pierwsze nurt teatru profesjonalnego, bo pokazywaliśmy się my z Królem Maciusiem, ale także Teatr Rabcio. Do tego też były dzieciaki z zespołu szkół specjalnych, dzieci niedosłyszące i bardzo się cieszymy z tego przedstawienia, które tutaj naprawdę zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich oglądających. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Maciuś nie może zostać królem. No nie może. Przepraszam, ale nie widzę. Maciuś, Maciuś, ale będzie w koło. Nasze państwo się rozkula, bo Maciusia mamy króla. Ćwiczymy ten życie. Brawo, brawo. Ale bez szaleństw. Tak, 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 to bardzo miłe, ale ja nie mam czasu, wojna sama się nie wypowie. Następuje powitanie, klasyczne rozpoczęcie, piękne E4. Jak się najeżdża, to się nie puka, stara wojenna zasada. A ja właśnie najechałem twoje królestwo! Tańczmy, tańczmy, w tańcu siła! Razem bawmy się jak dzieci, by nas radość połączyła, to słoneczko też zaświeci! Ale po trzecie, próbowaliśmy przypomnieć wszystkim, że największa frajda z przychodzenia do teatru, czy też jest po prostu z uczestnictwa wspólnego razem z rodzinami i tutaj zorganizowaliśmy specjalnie warsztaty teatralne i w ramach tych warsztatów teatralnych rodzice razem z dzieciakami mogli spędzić wspólnie czas. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że w przyszłym roku także uda się zorganizować tego typu wydarzenie. Dzieciaki ze swoimi rodzicami, była babcia, było bardzo zabawnie, czasami było dramatycznie, bardzo ekscytująco, dzieciaki poczuły się jak to jest być dorosłymi, rozkazywały dorosłym, to było bardzo dobre doświadczenie, dorośli przypomnieli sobie jak to jest być dziećmi i myślę, że sprawiło im to dużo radości. Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, jesteście wspaniali i zapraszamy, mam nadzieję, że wkrótce odbędą się kolejne warsztaty. Dziękuję bardzo. Skończyło się! Po spektaklu zaprosimy małych widzów i ich opiekunów dorosłych do wspólnej zabawy na zakończenie festiwalu. Serdecznie dziękujemy wszystkim widzom, którzy byli z nami podczas tegorocznego festiwalu Mała Talia. Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną edycję w przyszłym roku. Dziękujemy. Dzień dobry, dzieci! Dobrze, kto lubi cukierki? Ja! No dobrze, a ja mam...